Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, no, już któryś raz z rzędu sobie mówimy o tej protestanckiej bezradności i ją widać dalej o słowach Chrystusa. Nic nie potrafią merytorycznie powiedzieć, tylko tak, no, to jest ciało moje, które za was będzie wydane, ale tak jest, że nie jest. Tak? Kto spożywa moje ciało? No tak, Chrystus mówi, kto spożywa, ale to oznacza, że nie trzeba spożywać, tylko wierzyć. O! Więc i co najciekawsze, nie potrafię przytoczyć żadnego fragmentu biblijnego, który by jednoznacznie wskazywał na to, że Chrystus, mówiąc o chlebie, ma na myśli symbol chleba. Pod ostatnim nagraniem, moi drodzy, zmieniając trochę temat, bo tu z protestantami się nic nie wyciśnie, zresztą czegokolwiek by się z nimi nie poruszył, bo to się nic nie wyciśnie. Zszedł tutaj temat też i o naszych tutaj sakramentach. I tutaj pan Kamil pisze: katolicy pokładają nadzieję w sakramentach, podobnie jak wcześniej niektórzy pokładali nadzieję w uczynkach prawa. Tacy nie pokładają nadziei w Jezusie, ale w swych uczynkach. Końcem tego jest potępienie. No po prostu artystyczny bełkot. Przede wszystkim kłamstwem jest pierwsze zdanie. Katolicy pokładają nadzieję w sakramentach. My nie pokładamy nadziei w sakramentach. To jest kłamstwo. Proszę pokazać naukę w katechizmie Kościoła katolickiego, gdzie jest napisane, że katolik pokłada naukę w sakramentach. Sakramenty, my pokładamy naukę w Chrystusie. Nadzieję w Chrystusie. Całą, tak. W Chrystusie, który przez sakramenty się objawia. W Chrystusie, który przez widzialne znaki udziela nam swoich łask. I te widzialne znaki są widoczne od Ewangelii aż po Apokalipsę, tak? Chrzest w wodzie jest w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, czyli zewnętrzny gest jest na odpuszczenie grzechów, tak? No a pan Kamil pisze, że to jest, że końcem tego jest potępienie. Tak samo namaszczenie chorych, 4, 5 rozdział listu świętego Jakuba, tak? Trzeba wezwać chorych, a jeśli bezgrzeszy, będzie mu odpuszczone, czyli i będzie Pan go umocni, tak? Czyli to umocnienie przez Pana, to odpuszczenie grzechów według tych głupot jest ku potępieniu, tak? Czyli odpuszczenie grzechów jest ku potępieniu. No, bardzo ciekawa koncepcja. A co jest ku zbawieniu w takim razie? Jeżeli 8 i 19 rozdział dzieł apostolskich, macie to pokazane, jest nakładanie rąk na ochrzczonych i przez nałożenie rąk apostołów na ochrzczonych ochrzczeni otrzymywali Ducha Świętego, czyli ewidentnie macie tutaj sakrament bierzmowania, to co? To przyjęcie Ducha Świętego jest ku potępieniu, tak? Końcem tego jest potępienie, tak? Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, czyli przyjdzie taki właśnie inteligent garażowy i powie, że końcem tego jest potępienie, tak? Czyli zobaczmy, wszystko to, co Chrystus nam udziela przez sakramenty, jest ku zbawieniu. Przyjdzie garażowiec i powie, że jest ku potępieniu. O. I ta myśl właśnie, że katolik jak chodzi na Eucharystię, to będzie potępiony, jak takie żyje sakramentami, to będzie potępiony. Ile razy się to słuchało, tak? Czyli chrzest wodny jest ku potępieniu, mimo to, że jest, daje nowe narodzenie, tak? Odpuszczenie grzechów i przyjęcie Ducha Świętego, tak? W darze. Wstępowanie Ducha Świętego przez nałożenie rąk, sakrament bierzmowania też jest ku potępieniu. Odpuszczenie grzechów przez spowiedź, którym odpuścicie, są im odpuszczone, którym zatrzymacie, są im zatrzymane, też jest ku potępieniu. Namaszczenie chorych, to są rzeczy widoczne, widoczne w Piśmie Świętym. Sakramenty są widzialne w Piśmie Świętym. Tak?
I co? I to jest ku potępieniu. Święty Paweł, jak nakładał ręce na Tymoteusza, to co? Ku potępieniu to robił? Święty apostołowie, jak chrzcili, to chrzcili ku potępieniu. Czyli zobaczmy, jakie to jest odwrócenie wszystkiego. Właśnie zobaczmy. W 7 rozdziale Ewangelii Świętego Mateusza Chrystus mówi takie słowa: nie każdy, kto mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Tak, znamy to. O Panie, myśmy prorokowali, myśmy uzdrawiali, myśmy wyrzucali diabły mocą Twojego imienia. Idźcie precz, nie zna was wy, czyniący nieprawość. Właśnie to protestantyzm jest dzieckiem nieprawości. I ta nieprawość to pochodzi od prawdy. Nieprawość, nieprawda. Nieprawda. Czyli te wyganianie diabłów, te prorokowania, czyli tam głoszenie słowa, te uzdrawiania są w nieprawdzie. Ci, którzy to czynią poza kościołem rzymskokatolickim, tak jak po tych garażach, tak głoszą i to czynią nieprawość. Chrystus nie uznaje czegoś takiego. Nie uznaje takiego protestanckiego bełkotu, który właśnie jest nieprawością, jest nieprawdą. Protestanci głoszący te swoje mądre mądrości czyni nieprawość. No ale głoszą Słowo Boże. Nieprawość, nie znam was. Bo czy to jest głoszenie Słowa Bożego, że sakramenty są ku potępieniu, że Duch Święty wstępujący przez nałożenie rąk jest ku potępieniu, tak? Że spożywanie ciała Chrystusa, kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chleb, który ja wam dam, jest ciało moje za życie świata. Czyli spożywanie Chrystusa, Syna Człowieczego, jest ku potępieniu, tak? Chrystus mówi, życie wieczne. Nie, jest ku potępieniu. Widzicie to? Odpuszczenie grzechów też jest ku potępieniu, tak? To jest właśnie jaskrawy przykład czynienia nieprawości. Moi drodzy, w liście do Hebrajczyków i w dziejach apostolskich dwa razy, w dwóch miejscach jest wspomniane o pokucie za uczynki martwe. Ta pokuta za uczynki martwe wraz z innymi fragmentami, nauczeniami odnośnie spowiedzi tworzy jedną całość. Żaden protestant nie wyjaśni biblijnie, co to jest pokuta za uczynki martwe. Nie poda, tam będą lać wodę, upamiętanie, ubłogosławienie, u takie siakie. Mnie nie obchodzi, co tam będzie wymyślał pastor jeden czy z drugim. Mnie obchodzą wersety apostolskie, wyjaśnienie, że ja to przeczytam w Piśmie Świętym, co to jest pokuta za uczynki martwe, a nie jakieś wymysły pastorów jednego czy drugiego, bo to mnie nie obchodzi, sola scriptura to ma być, tak? Patrząc szerzej na naukę Słowa Bożego i właśnie na świętą tradycję, to pisząc o pokucie za uczynki martwe, to jest odpowiedź. Nie da się mówić o spowiedzi bez pokuty, tak? Pokuta za uczynki martwe. Co z tego, że ktoś będzie pokutował za swoje grzechy, jak nie pójdzie do spowiedzi? Tak? Za pokutę, zrób to za pokutę, odmów za pokutę, tak? Pokuta jest nierozerwalnie złączona z sakramentem spowiedzi. Sakrament spowiedzi jest nierozerwalnie złączony z pokutą. Oczywiście ktoś może podjąć pokutę, prawda, za swoje grzechy po spowiedzi, tak? Całe nasze życie powinno być pokutne, tak? Pokutujcie, tak? I nawróćcie się, pokutujcie, wezwanie do pokuty. Niemniej jednak pokuta i spowiedź jest nierozerwalna. A więc pokuta za uczynki martwe, która jest wynikiem spowiedzi, też jest ku potępieniu, tak?
Tak może napisać tylko obłąkaniec, który nie rozumie ani tego, co naucza Kościół, ani Pisma Świętego nie rozumie, nawet nie rozumie tego, co czyta w Piśmie Świętym. Czyli po prostu to jest klasyczny protestancki protestant, tak, który nic nie rozumie, a to, co głosi, to, co czyta z natury, właśnie zobaczmy, podejście do słowa do Słowa Bożego jako protestant z natury, właśnie, bo do natury protestantyzmu należy nieprawość. Protestantyzm jest bękartem nieprawości i pychy, tak? To jest taki bękart lewego łoża, zrodzony z pychy i przepraszam, z pychy i kłamstwa. A więc protestanckie podejście do Słowa Bożego, do natury tego sposobu podejścia do Słowa Bożego należy nieprawość. Tak. Do natury podejście, czyli protestant, jak otwiera Słowo Boże, to już z natury swojej protestanckiej czyni nieprawość, jak zaczyna lać wodę. Bo nie może z takiego bękarta, jakim jest protestanty, zrodzonego z fałszu i pychy, wypłynąć prawość. O ile się nie nawróci. Ale dopóki tkwi w tym jako taki bękart poroniony kłamstwa i pychy, zawsze będzie czynił nieprawość. I wszystko to, co z protestantyzmu wypływa, te prorokowanie, to pumpa, te rzucanie się tam, skakanie na ławkach, bo Duch Święty przyszedł, plucie w mikrofon, i już tam babki leżą, czy takie jakieś inne ceregiele, których jest pełno na YouTubie i tego można oglądać, to jest wszystko nieprawość. To jest wszystko nieprawość. I Chrystus właśnie o tym mówi, że będą prorokować, uzdrawiać, to robić, tamto, diabły wyrzucać. Nie znam cię. Idźcie precz, wy czyniący nieprawość. Czyli działający niby w imię Chrystusa, ale w kłamstwie. Chrystus nie może uznać kogoś, kto działa w kłamstwie, nawet jeżeli szasta na lewo i prawo jego słowem, tak? Ale w sposób kłamliwy, bo szatan robił dokładnie to samo z Chrystusem. Też go ewangelizował, nie? No, ale nie udało mu się. Sakramenty są działaniem Boga, w którego wierzymy, rzymskokatolicy, w sposób prawdziwie prawdziwy, jedynie prawdziwy, w sposób pełny, zgodnie z prawdą nieomylną. Tak? I tylko w rzymskokatolickim kościele jest pełnia prawidłowego oddawania czci Bogu. Wszystko inne to chłamy, podróbka. Protestantyzm to jest w ogóle odprysk chłamu. To już nawet nie jest chłam. To by był awans protestantyzmu, żeby go podnieść do rangi chłamu. Tak? Ranga protestantyzmu, jak żeśmy mówili, to jest bękart zrodzony z pychy i kłamstwa. I owocem tego jest czynienie nieprawości. Szukanie siebie. Ja już jestem. Ja jestem święty. Ja jestem taki. Ja już usprawiedliwiony. Ja nic nie muszę robić. O, tu się nie zgadzam. Tam głoszą herezję, to ja przejdę do innego pastora, a jak nie, to se swój założę. O. Pytam i pytałem wiele razy o pokazanie w Piśmie Świętym tego. Nikt nie pokaże. Nie pokazał, nie pokazuje i nie pokaże. Dlaczego? Bo nie ma. Ale dalej będą tak gadać. Idźcie w ogień wieczny, wy
czyniący nieprawość, czy dopuszczający się nieprawości. Nieprawda, nieprawość, kłamstwo, zakłamanie, wszystko to, co oni tam robili w 7 rozdziale, diabłu wyrzucali, uzdrawiali, wszystko było kłamstwem, nieprawdą, fikcją. Mimo to, że wzywali Jego imienie i w Jego imieniu tam robili wiele rzeczy, prawdziwy Chrystus się do nich nie przyznał, wąt. Protestancki, tak, ale protestancki Jezus nie jest prawdziwym Chrystusem ze Słowa Bożego. Nie jest prawdziwym Chrystusem, który chodził po ziemi. Jest ich fikcyjnym Chrystusem, który jest owocem ich ludzkich wymysłów. Dlatego jest tyle tysięcy garaży głoszących różne odcienie Ewangelii i ludzie, którzy tam idą, no to se wybierają z tych garażowych sekt, która im tam się podoba, a jak nie, to se swoją założą. O. Szukanie siebie, a nie poddanie się Chrystusowi. Żeśmy mówili niedawno, Chrystus jest tylko fasadą do kłamstwa, pychy i nieprawości, jaka jest w protestantyzmie. Jaką jest protestantyzm. Bo co innego jest kłamstwo w protestantyzmie. Kłamstwo też jest i w kościele katolickim. Tak? I one się są rozsiewane i nawet przez wielu katolików i hierarchię katolicką, tak? Ale jest diametralna różnica między obecnością kłamstwa w Kościele, a tym, że Kościół jest kłamstwem. Kościół rzymskokatolicki jest prawdą, którą jest Chrystus, bo Kościół jest ciałem Chrystusa i ta prawda Chrystusa jest w Kościele. Dlatego Kościół jest zbudowany na prawdzie i jest prawdziwie prawdziwy. Natomiast w protestantyzmie, protestantyzm jest kłamstwem. Nie jest, że tam jest kłamstwo, tylko cały protestantyzm z natury jest kłamstwem. Jest nieprawością. Dostrzegacie tą diametralną różnicę między obecnością nieprawości a bycie nieprawością? Bo nieprawość jest też w Kościele katolickim, ale Kościół katolicki z natury u podstaw jest prawy, bo jest Chrystusowy, Chrystus jest jego głową. To, że wchodzi nieprawość przez pewnych ludzi, to fakt. Ale protestantyzm z natury jest nieprawością. Dlatego mamy tego typu wpisy. Że sakramenty, o, że to wszystko skończą w piekle. No nie, że to jest ku potępieniu. To pokaż, panie Kamilu, że chrzest w imię Ojca i Ducha Świętego, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego jest ku potępieniu. Że to, co apostołowie robili, nakładanie rąk, namaszczenie chorych, że to jest ku potępieniu. Pokażesz? Nie pokażesz. To dlaczego takie głupoty piszesz? Poza tym nie zacytowałeś w tym wpisie ani jednego fragmentu. Żadnego Słowa Bożego nie ma. No ale cóż, tak to jest, jak się jest sprotestantyzowanym protestantem. Duchowym bękartem kłamstwa i fałszu, pychy. Pozdrawiam.